dość, że najszybciej nas zadłużał, to jeszcze płacił najwięcej odsetek. Który rząd był najgorszy? Nie dość, że najszybciej nas zadłużał, to jeszcze płacił najwięcej odsetek. Który rząd był najgorszy? Porównując oficjalne statystyki na temat przyrostu długu oraz nominalnych kosztów jego obsługi, jednego możemy być pewni, to ekipa PO-PSL znacznie szybciej nas zadłużała i płaciła o wiele więcej odsetek od długu niż ekipa PiS. W latach 2008 do 2015 średnioroczny wzrost salda zadłużenia Skarbu Państwa wynosił plus 6,75%. W latach 2016 do 2018 tempo spadło do poziomu plus 4,47%. To samo dotyczy kosztów obsługi zadłużenia. Za rządów ekipy Tuska, Kopacz, na spłatę odsetek trzeba było płacić średnio 34,5 miliarda złotych na rok. Za rządów Szydło, Morawieckiego 30,8 miliarda złotych. Oficjalne statystyki na temat przyrostu długu Skarbu Państwa publikowane przez Ministerstwo Finansów nie pozostawiają wątpliwości. Na początku 2008 roku, to jest w pierwszym roku rządów koalicji PO-PSL, saldo zadłużenia wynosiło 501,53 miliarda złotych. W ciągu 8 kolejnych lat do końca 2015 roku saldo zadłużenia Skarbu Państwa zwiększyło się o 333,1 miliarda złotych. To oznacza, że średnioroczne tempo wzrostu zadłużenia wynosiło plus 6,75%. Gdy nie uwzględnimy jednak roku, w którym nastąpił skok na OFE 2014, to okazuje się, że średnioroczne tempo przyrostu zadłużenia Skarbu Państwa wynosiło aż plus 8,7%. Od momentu przejęcia władzy przez PiS, patrząc statystycznie od początku 2016 roku, saldo zadłużenia Skarbu Państwa urosło o 115,16 miliarda złotych. To oznacza, że średnioroczne tempo wzrostu zadłużenia wynosiło plus 4,47% i było niemal dwukrotnie mniejsze od tempa przyrostu zadłużenia za czasów PO-PSL, bez roku, w którym nastąpił skok na OFE. Poniżej oficjalne dane ze strony Ministerstwa Finansów na temat kwotowego i procentowego przyrostu zadłużenia Skarbu Państwa. Rok 2008. Stan zadłużenia na koniec roku 569,94 miliarda złotych. Nominalny przyrost zadłużenia względem końca 2007 roku plus 68,41 miliarda złotych. Procentowa zmiana plus 13,6%. Rok 2009. Stan zadłużenia na koniec roku 631,53 miliarda złotych. Nominalny przyrost zadłużenia względem końca 2008 roku plus 61,58 miliarda złotych. Procentowa zmiana plus 10,8%. Rok 2010. Stan zadłużenia na koniec roku 701,85 miliarda złotych. Nominalny przyrost zadłużenia względem końca 2009 roku plus 70,34 miliarda złotych. Procentowa zmiana plus 11,1%. Rok 2011. Stan zadłużenia na koniec roku 771,13 miliarda złotych. Nominalny przyrost zadłużenia względem końca 2010 roku plus 69,28 miliarda złotych. Procentowa zmiana plus 9,9%. Rok 2012. Stan zadłużenia na koniec roku 793,85 miliarda złotych. Nominalny przyrost zadłużenia względem końca 2011 roku plus 22,72 miliarda złotych. Procentowa zmiana plus 2,9%. Rok 2013. Stan zadłużenia na koniec roku 838,2 miliarda złotych. Nominalny przyrost zadłużenia względem końca 2012 roku plus 44,17 miliarda złotych. Procentowa zmiana plus 5,6%. Rok 2014, w tym roku dokonano operacji na OFE. Stan zadłużenia na koniec roku 779,92 miliarda złotych. Nominalny spadek zadłużenia względem końca 2013 roku minus 58,9 miliarda złotych. Procentowa zmiana minus 6,9%. Rok 2015. Stan zadłużenia na koniec roku 834,54 miliarda złotych.
Nominalny przyrost zadłużenia względem końca 2014 roku plus 54,6 miliarda złotych. Procentowa zmiana plus 7%. Rok 2016. Stan zadłużenia na koniec roku 928,66 miliarda złotych. Nominalny przyrost zadłużenia względem końca 2015 roku plus 94,11 miliarda złotych. Procentowa zmiana plus 11,3%. Rok 2017. Stan zadłużenia na koniec roku 928,47 miliarda złotych. Nominalny spadek zadłużenia względem końca 2016 roku 0,19 miliardów złotych. Procentowa zmiana minus 0,2%. Rok 2018. Stan zadłużenia na koniec września 949,7 miliarda złotych. Nominalny wzrost zadłużenia względem końca 2017 roku plus 21,23 miliarda złotych. Procentowa zmiana plus 2,3%. Podobnie ma się rzecz, gdy chodzi o koszty obsługi zadłużenia, czyli koszty związane z odsetkami naliczanymi od długu Skarbu Państwa, które nasze państwo musi płacić swoim wierzycielom. Okazuje się, że w latach rządów PO-PSL, to jest 2008 do 2015, łączne koszty obsługi zadłużenia wyniosły 275,632 tysięczne miliarda złotych. To oznacza, że koszt obsługi zadłużenia w ciągu jednego roku rządów ekipy Tuska, Kopacz wynosił średnio 34,454 tysięczne miliarda złotych. Tymczasem łączne koszty obsługi zadłużenia w latach rządów PiS, to jest 2016 do 2018, wyniosły 92,396 tysięcznych miliarda złotych. To oznacza, że średni koszt obsługi zadłużenia w ciągu jednego roku rządów ekipy Szydło Morawieckiego wynosił 30,799 tysięcznych miliarda złotych i był niższy od średniego kosztu obsługi zadłużenia ekipy PO-PSL o 3,655 tysięcznych miliarda złotych. Koszty obsługi polskiego zadłużenia w latach 2008 do 2018. 2008-25 i 116 tysięcznych miliarda złotych. 2009-32 i 227 tysięcznych miliarda złotych. 2010-34 i 142 tysięcznych miliarda złotych. 2011-35 i 956 tysięcznych miliarda złotych. 2012-42 i 108 tysięcznych miliarda złotych. 2013-42 i 460 tysięcznych miliarda złotych. 2014-34 i 455 tysięcznych miliarda złotych. 2015-29 i 168 tysięcznych miliarda złotych. 2016-32 i 55 tysięcznych miliarda złotych. 2017-29 i 641 tysięcznych miliarda złotych. 2018-30 i 700 tysięcznych miliarda złotych. Gwiazdka. Gwiazdka. Szacunek zawarty w ustawie budżetowej na rok 2018.